myślę, że Leszczynianie odjechali dobre spotkanie. My gdzieś tam mieliśmy swoje kłopoty trochę, nie mogliśmy wyjechać dobrze ze startu i no i na koniec no, musieliśmy uznać wyższość Unii po prostu. Cieszę się z tego meczu. Dzisiaj pojechaliśmy bardzo dobry mecz i chciałbym tutaj podziękować całej drużynie, bo włożyła mnóstwo pracy w ten cały, no można powiedzieć, sukces, bo dla nas jest to ogromny sukces i chciałbym również podziękować chłopakom, którzy przyszli nowi i pomagali nam w torze. Dla nich też wielki szacunek, bo się poświęcili tutaj i dużo czasu włożyli. Jankowi, również Kołodziejowi, który po raz kolejny zrobił start i jak było widać, bardzo dobrze pasował naszym zawodnikom, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Co do moich słów, na razie nie chcę nic komentować. Tak, nie mogliśmy znaleźć dobrych ustawień na start, a na trasie no niewiele się dało zrobić, też nie jechali szybko i mamy pierwszą porażkę. Tak, byliśmy zdeterminowani, zarzucało się, że mamy bałagan w klubie i nie potrafimy się zmobilizować. Pokazaliśmy dzisiaj, że potrafimy się zmobilizować. Wiemy, o co jedziemy, jesteśmy jedną nogą w fazie play-off, z tego się bardzo cieszymy, a jeszcze kilka tygodni temu byliśmy w głębokiej dupie, za przeproszeniem. Nie, morale tam nadal pozostaje dobre, natomiast mobilizuje nas do pracy, myślę, i teraz no, musimy troszeczkę się zastanowić, gdzie popełniliśmy błąd, dlaczego to wyglądało tak, jak wyglądało. Dla nas myślę, że samo utrzymanie w lidze po takim sezonie, gdzie mieliśmy tak dużo kontuzji, jest przeogromnym sukcesem. Wejście do fazy play-off, uważam, że to jest taka wisienka na torcie, którą wypracowała cała drużyna i tak naprawdę to należy im podziękować, bo też wcześniej powracali z kontuzji. Te kontuzje były bardzo poważne, wszystko się niestety przeciągało, ale tak bardzo się cieszymy z takim zespołem jak Sparta wygrać. To dla nas jest jak zdobyć dobry medal. Musimy z niego wyciągnąć jak najwięcej. To jest nasze zadanie teraz na najbliższe dni. Wyciągnąć, spróbować być może nowych rozwiązań i przyjechać tutaj i walczyć z coraz mocniejszą Unią Leszną.